Siemanko, z tej strony KP95 i witam w drugim odcinku Blackbook. A może zanim zaczniemy, zanim jeszcze przejdziemy tutaj do naszych, powiedzmy, rzeczy, naszych celów. Jak zauważyliście, jednak Blackbook nie będzie się znajdował między każdą z serii. Nie będzie ich uzupełniał. Będzie to, powiedzmy, dodatkowa seria. I zamiast w końcu ostatecznie trzech, poprowadzę chwilowo cztery serie. Nie jestem jeszcze pewien, czy wrzucić go zaraz po Dead Space, a przed Castlevanią, czy może za Castlevanią jeszcze przed Legacy of Kain, a może jeszcze inaczej, czyli zaraz za Legacy of Kain jako ostatnią, zwłaszcza, że jest to jednak czwarta seria, więc powiedzmy jest sobie w kolejce na samym końcu. No a decyzja stąd właściwie taka, że skoro mam więcej serii, mogę rzucać częściej, czyli i tak będzie ten mój cel, powiedzmy, zachowany, że będą te odcinki częstsze i nie będę robił aż takiego zapasu. A też troszeczkę z tego, że czasami no po prostu się nie chce nagrywać i nie, nie jest na siłę tak właściwie, żeby nie nagrywać na siłę, bo jednak to się może odbić też na odcinku. I taki dzień, powiedzmy, miałem wczoraj, gdzie chciałem też właśnie nagrać, ale i za krótko mi się spało, już niewyspany byłem. Jakoś tak cały dzień był taki marynawy, więc sobie odpuściłem, zdecydowałem w ten sposób. Ale za to odcinki będą co czwarty, nie co piąty dzień, no powiedzmy jeden dzień szybciej. Ale powiedzmy, wydaje mi się, to taki okres czasu, który jeszcze idzie przeczekać. I właściwie to będzie wszystko z takiej, powiedzmy, zapowiedzi. Będziemy się bali już za odcinek. Co się działo w poprzednim, no to powiedzmy, że tak podpowiem. Dowiedzieliśmy się historii, powiedzmy, naszej Wasilisy, naszej głównej bohaterki. Tego, że zginął jej ukochany, tam umarł, ale chyba jeszcze nie trafił, czy tam nie pójdzie do nieba, bardziej mógłby iść w kierunku piekła. Nasza postać chce go od tego uratować, dlatego staje się czarownicą. Ma do dyspozycji czarną księgę od swojego, powiedzmy, przybranego ojca. I będzie chciała otworzyć 7 pieczęci, bo legenda głosi, że po otwarciu ich osobie, której się to udało, przysługuje jedno życzenie. No i zamysł jest taki, otwieramy 7 pieczęci i przywracamy ukochanego do życia. Przynajmniej o ile zrozumiałem to w ten sposób. Więc no miejmy nadzieję, że tak wyjdzie. Stary Igor. No Masia, proszę o znatkę to być. Ale iżeż to uznać choć. Więc właśnie nauczyłaś się... czy nauczyłaś się o mistycznych sztukach? Może jesteś na te ciekawska, żeby się nauczyć ich jeszcze trochę. Albo o Igor, dobra, zapytaj. Dowiedzmy się czegoś o Igorze. Jak ty sam to kołdunom stał, dzieduszka? Jak ty stałeś się czarownikiem, dziadku? Ja sam to z Wilgarta. Szóstym syniszkiem był u baczki mojego Jemlampia i Czurowa. Większa była siemia, no nie szybko bogata. Urodziłem się w Wilgort. Jako szósty syn mojego ojca, Ewlampa Hurowa. Była to duża rodzina, ale nie ta z bogatszych. I Wilgort... Duża wioska w dzielnicy Cherdyn. O tak. A, gdzie zostaliśmy wychowani przez Igora. Wilgot oznacza nową wioskę w języku Komipermian. Niestety nie wiem, co to za język. A kiedy nie twarej sestel, osoby i nie rozżywiasz się. Kiedy masz tyle gębitowy kamienia, ciężko oszczędzać pieniądze. Dróżno, dom, widać, wystrojen był, ładny, na kościach. No, to ja teraz tak думаю. Ale żyliśmy w porządku, jako rodzina. To musiał być... Też dom musiał być jakiś w porządku wybudowany. Tak jak... Mi zdaję sobie sprawę właśnie teraz z tego, jak to mówię. Od rodził się siódmy brat. Тимофеем назвали. Хороший был парень. Рок później urodził się siódmy brat.
Nazwali go Timofej. Był dobrym chłopakiem. Podrosł on, de... nie uglądał ja za nim. Grzech jaki, oj, do sich por niespokojny mnie. Dorosł i ja, czyli go, nie dopatrywałem go za dobrze. Ciężki leży na mnie grzech i wciąż czuję się winny. Ech, Wasia, co cierci? Wierno ty działasz, to swoich nie bracajesz, nad za nich boroca. Trivial. Nie umiem skojarzyć słowa. Ale tak, Wasia, posiadanie czartów. Nie wiem. Przetłumaczę, tak jak było w poprzednim odcinku. Będzie ci lepiej chronić tych na tobie najbliżej, żeby za nich walczyć. Znanie na to i nużny. Na to my i bisiej przyruczaj. To wiedza daje nam siłę. Żeby wykorzystać ich własną moc przeciwko nim. Kiedy czarty są pod naszą kontrolą. Jednego dnia szukałem Timofeja. Bawiliśmy się z innymi dziećmi. Ale straciłem do niego cierpliwość. Zrugał się. Ja na niego po strasznemu. Poslał pierwszemu. I go przeklnąłem. Wysłałem go do Leszego. Leszy. No Leszego powiedzmy znamy. Również znany jako Wursa. Komi, słowo komi. Duchy, które są mistrzami lasów. Czasem też jakiś pól. Kontrolują pogodę i zwierzęta. A także złe duchy, które wkroczą do ich domen. A no i łowcy tam muszą przyjść i dostać zgodę od Leszego, powiedzmy na polowanie, poprzez obdarowanie Leszego. On uniósł go. No i Leszy go zabrał. Tak i nie naszli Timoszku. I zniknął. Nigdy nie znaleźliśmy Timoszka. Zaginął. Ej, ciężko grzechy nosić, Wasiu, oj, ciężko. Ciężko nosić taki grzech, Wasia. Bardzo ciężko. Ej, tak i решил ja, że kolduną stanę. Więc zdecydowałem. Nie dam mi czystemu больше w обиду семью свою. Tak i решил. Nie będę gadał jak on gada, bo ja się zacząłem mylić, gubić i jest Helmidel. Zdecydowałem się stać czarownikiem. Nie pozwoliłbym mrocznym siłą skrzywdzić mojej rodziny jeszcze raz. Albo tak no, sądziłem. A jak kolduną stał, ja później rozkażę. Zawtra lepiej pogovorim. Nie proste to było i wspominać. Z moją pożywiesz, pojmiesz. Później opowiem historię, jak stałem się koldunem. Zapytaj mnie jutro. Ciężko spamiętać wszystkie te rzeczy przeszłości. Będziesz rozumieć, kiedy będziesz tak stary jak ja. Dobra, zapytajmy o złe duchy. Jak teraz rozpoznać to smagu nieczyść? Jak uwidzieć mnie ją? Dobra, jak mogę rozpoznać złe duchy? Skąd mogę wiedzieć, kiedy są przeciwko mnie? A nikak. Pobywało ty w mirze nieczystego. Teraz widzieć wszystko proste. Będziesz. I działać niczego nie nada. Byłaś w krainie diabła. A, i teraz będziesz widzieć wszystko takim, jakie to jest. To tylko ćma ciebie teraz też widzi. W odpowiedź. Jedyną rzeczą jest to, że mrok też będzie cię widział. Ciebie będą prześladować demony i duchy. I wzglądając w ćmę, ty wzór jej na siebie poczujesz. Demony i duchy będą cię... nie ścigać, ale cię powiedzmy wyśledzą. Tak prędko jak dostaniesz, zajrzysz w mrok. Będziesz też czuć na sobie ich wzrok. Silnej bądź! Dzierżyś! Nasza to dola. Sama pód swój protariaj. Bądź silna, takie jest nasze przeznaczenie. Krążysz własną ścieżką. Czy tam, twórz własną ścieżkę. Jak dom nasz wystrzeli, dziad? Dobra. I jak nasza izba została zbudowana? No i izba to jest tradycyjne
Ruskie, rosyjskie budownictwo. Tak, jak? Dawnieńko. Mnogo tu narodu żyło. Lata. Została zbudowana dawno temu. Wiele ludzi tutaj od wtedy żyło. Polsz pół sotni lat, jak wystrzyń. Co po obycie? No, ty sama ich znajdziesz. Więc jak pół wieku temu. Powiedzmy tak, jak to mówią stare rytuały, które znasz już teraz. A kto wystrzelił, to nie pamiętam. Tak. Ale nie wiem, kto mój, ją zbudował. Wydaje mi się, że mój dziadek. Dobra, time to go. Pójdę już, dziad. Dobra, muszę już iść, dziadku, pogadamy później. Spoko. Gości mamy jednego, ale zajrzymy jeszcze do księgi. Dobra, tutaj mogę sobie pozmieniać jakąś kompozycję księgi. Dobra, czyli będę mógł sobie się bawić w układanie sobie kart, czy tych ksiąg, nie ksiąg, tylko stronnic do księgi. Żeby sobie, powiedzmy, ułożyć talię, to tak nazwijmy, nie? Typowy taki deck builder. Układaj sobie talię, żeby ci pasowało. Mamy też minimum i maksimum w księdze do ułożenia, żeby nie mieć za mało zaklęć tam stronnic, ani też za dużo. Mapa, później itemki. Zaczarowane świece, które mieliśmy już wcześniej. I Adam's Head. Czyli chyba mniszek lekarski. Chociaż spróbowałem znaleźć nazwę angielską, nic mi nie pomogło, więc ciężko mi powiedzieć. Sporo do czytania. Odpuścimy sobie. Przynajmniej w tej grze, albo przynajmniej na razie. Żeby też nie przesadzać. Dobra, tu jest dużo książek. Dobra, możemy się odznaczyć, powiedzmy, po budynku, gdzie co jest. No co, Wasia? Хорошо знать, Нет, не хочу. Али... Да нет, пойду. Примем этого гостя. Бог в помощь, Егор Евлампович, Василиса Федоровна. Бонч благословена. Чи щасть Боже, пари. Chyba bardziej szczęść Boże mi się wydaje. Igor Evlampowicz i Wasiliso Fiodorowna. Ludzie złoci te nazwiska. Pomagaj Gospodź Fiodor Arkadiewicz. Szczęść Boże, mam nadzieję, że będziesz bezpieczni. Przyszedłem z prezentami. Trochę mąki dla waszego domostwa. Proszę wysłuchajcie. Nie będę manował waszego czasu. Przejdę do rzeczy. Cześć, nieładne u mnie na mielnicy. Nocią maloć начали, da jak zastuczyć. Coś strasznego dzieje się w młynie. Pracowaliśmy w nocy, kiedy niespodziewanie zaczęliśmy słyszeć jakieś straszne dźwięki. I cień potem zamietili w углu. Ech, czerna, no my bieżać. Wtedy cień zaczął zaciemniać jeden z narożników, czy tam jeden z rogów. Co za głęboka ciemność. Uciekliśmy. Zabawę nasze życie. Tak, co делать-то мне? Jesteście znani za waszą wiedzę w takich sprawach. Co powinienem zrobić? Во время ночной работы на мельнице раздавались странные звуки и явилась тень. Что может быть причиной? Mieszkańcy, czy tam obywatele, duchy i duszki to nazwijmy. Tak? Spójrzcie, tak. Będą poszukiwali... Czy będą potrzebować twojej pomocy i rady? In FS of Witcher, powiedzmy od strony tej czarowniczej. Bo mimo wszystko jesteś znany jako wiedząca. Jeśli odpowiesz... Tu. Zgodnie ze swoją wiedzą otrzymasz doświadczenie jako nagrodę. Czasami twoje odpowiedzi będą wpływały na rozwój wydarzeń w grze.
Żeby rozpoznać pewną odpowiedź, musisz uważnie studiować, przestudiować swoje otoczenie i onomastikon. Obstawiam, że może chodzić o tą czarną księgę. Który możesz otworzyć w każdym momencie ze swojego menu. Ok. Możesz także otrzymać podpowiedź, a no otrzymasz tylko połowę doświadczenia. Spoko. Gdzie jest ten mój onomanikon? No tak, zaczyna się. Dobra, skoro to jest potrzebne, czy tam wymagane do tej misji, to przeczytam, przetłumaczę, będziemy wiedzieć o co chodzi. Dobra. Młyn, który stoi... Który twardo stoi, o. Mężczyzna z Biatki raz żył w naszej wiosce. Opowiada nam historię. Jedna... Involved. Opierała się na młynarzu. Który musiał... składać ofiary... dla Shishigi. W innym wypadku... Znaczy, albo ona zatrzymałaby mechanizm młyna. Jako podarunek oddawał część swojej mąki, ziarn i breadcrumbs, czegoś związanego z chlebem. Pewnego razu zapomniał i nie zaoferował nic. Sure enough, the windmill ground to a halt. Co? To akurat nie jestem w ogóle pewien, o co tu chodzi, więc to zostawimy na tekstowo. Kiedy mężczyzna wszedł sprawdzić do środka młyna, była tam Shishiga, siedząca na grinder. Obstawiam tym moździerzu takim, te kamienie obracające się. Nie wiem, jak to się nazywało. Grożąca mu palcem. Potem niespodziewanie zniknęła. Młynarz zebrał troszkę tabaki i rzucił... rzucił do cienia w narożniku tego młyna po północy. Midnight. Środek nocy. No, niech będzie. Młyn zaczął się ponownie kręcić, a Shishiga przestała sprowadzać nieszczęście. Więc będzie to demon. Co nocami ty mielisz? Dlaczego pracujecie po nocach? U ciebie bisiki czudzą. Demony są w pracy. Jezusie Chryste! Jezu Chryste. No nie spodziewałem się, że oni akurat będą w Jezusa już wierzyli, skoro ona jest jako pewien wiedząca, czyli bardziej jeszcze troszeczkę słowiańska religia. Bardziej jeszcze w scenę mitologiczne, no chyba. A jak żurnowata krócica? Nie od wietra, że sam znajesz. A jak myślisz, jak się odwracają te kamienie? Oczywiście, że nie przez sam wiatr. Нельзя po nocach na mielnicy работать. To zakazane pracować w młynie po zachodzie słońca. Sam jak wejdzie... Co делать ty teraz? Ja, kiedy wietrzaniec ustroił, wszystko po czynu zrobiłem. A cóż mamy zrobić teraz? Zrobiłem wszystko tak, jak powinienem, kiedy go budowałem. Pomagajcie, a? Proszę, pomóż przedmiot mi. U nas jest starinny, co wam może przydać. Mam taki stary przedmiot, który może ci się przydać. Ja już nie łopatkami, weźmiem. Nie wiem, lepiej go... Ładnie, Waś, posmatrzy, co tam z tłumaczę, nie mam pojęcia. Может, нам этот бес с книжным делом поможет? Сама понимаешь. В порядке, Вася. Спрячьте, что ходит в этом месте. Демон в этом... Там тот демон может нам все придать. Так ладно. Смотрю, что с чертями вашими. Демон еще, что ходит с твоими чертами. Спасибо. Мне так и говорили, что в беде не оставите. Ну, до свидания. Дякую.
Powiedziano mi, że mnie nie zawiedzicie. Do widzenia. U niego tam na mielnicy chazajn nie leży, czort jakiś. To nie jest nasz... Czy tam to nie jest przeciętny młynarz. Zwykle dogadują się z Leszym. Ale ten młynarz posiadał jakiegoś... Harta, jakiegoś chowanca. Sama idzie, bez mnie spraw się. A ja poizuczaję pieczęcie. Ja przestuduję pieczęcie, a ty sprawdź mnie. No, to by nie tak długo było. Od ciebie trawa, a damowa głowa. Podlećcie, koli to. No i żeby twoja wycieczka była łatwiejsza, weź te ziółka, zwą się ziołami Adama. Podleczą cię, jeśli coś Dawaj, pójdzie nie tak. Katom się, nieczystej sił, sama śpia nie wylwit. Cześć, żebyś szła, złe duchy nie... Kual? Nie odpędzą się same? No co, co wrozumiał, ili co sprosić chcesz? Wszystko zrozumiane, chcesz jeszcze o coś zapytać? No oczywiście, że chcę, bo kuźwa są. Gdzie найти tę mielnicę? No gdzie znajdę młyn? Tak co, to pomnisz, na siewierze od Wilgarta mielnica stoi. A nie kojarzysz tego młyna na północy Wilgoryt? Czyli tej naszej wioski? I co pro nią mówili, że błaznit po nociach? Ludzie tak? Mówią, że diabeł straszy tam po nocy. Вот, тут, a kras, Udaj się tu domoj возвращaj się, tu też dzieł nas pełno. I przyjdź o... Wschodzie? Słońca? Mamy dużo do roboty. Okay, a jak głowę to tu używać? Jak używać sił? No, to proste. W boju ją brosisz, dokonacie rany i podlecie. No, jest to proste. Użyj ich w walce, żeby podleczyć swoje rany. Jasne wszystko, dziad. W pójdź pora. Na zawtra widzimy się. Kumam, widzimy się w to ciasku. Poczekaj, jeszcze jedna rzecz. U mnie jeden bies w Kuszewo uleciał. Wysłałem Harta do wioski Kuszewa. Tak, наверное, попортил там кого. Сходи, полать. Musiał kogoś przekląć. Idź i na pewno zarobisz trochę pieniędzy. Хорошо, дедушка. Jasne, dziadku. Хорошо. Dobra. Aha, to jest moja mapka. Dobra, z mapą wygląda to tak. Że żeby się dostać do dalszych miejsc, czyli w tym przypadku to jest moja misja główna, muszę iść oczywiście od miejsca do miejsca, czyli po kolei. Tutaj jest ta wioska Kuszewa. I udamy się tutaj najpierw. Okej, mężczyzn. A wejdziemy tam i tak. Вы незаметно проскальзываете мимо уснувших деревенских изб. По крайней мере, вам так казалось. Из окна, нависающего над улицей, вас окликает знакомый голос. Dobra, po cichu skadam się do domu wioski. A przynajmniej tak ci się wydawało. Słyszysz znany głos wywołujący cię przez jedno z okien, które pada na ulicę. Waśka, stój! Słuchaj. Dzieło jest! Waśka, stój, mam dla ciebie biznes. Cicho tylko! Szopotem dawaj! U mnie sąsiadka, baba jedna, tak u niej zalowka wsiu pleż mnie prajela. Lepiej bądźmy cicho, mam taką sąsiadkę i nie cierpię. Ty dawajka sporci ją po bystremu, no tam kilo, ale co? Такое не сильное. А у меня гостинец тебе есть. Więc może byś ją dla mnie przyklnęła. Użyj klątwy killa albo coś takiego. Nie jakiejś ciężkiej. Nie jakiejś silnej. Mam już dla ciebie prezent. No i kolejna gra z wyborami. Mogę się zgodzić, żeby przyklnąć babkę, tylko dlatego, że jej nie lubi. Mogę się nie zgodzić oczywiście. Co ma sens, no bo powiedzmy nie jestem tylko dla tego, żeby chodzić i przeklinać każdego po kolei. Mógłbym też go przeklnąć, rzucić na niego klątwę, ale to już chyba będzie zbyt chamskie. Wydaje mi się pomiędzy jedynką a dwójką, żeby był wybór. No bo jednak, no, mogę ją przeklnąć, założyć na nią klątwę, a później ona się może do mnie zwrócić, że ktoś na nią klątwę złożył i ja bym to ściągnął. Więc też dodatkowe hajsy. Ale no będę wtedy szedł coś w stronę takiego złego bytu i nie wiem, czy bym chciał w tą stronę iść. Ale dobra, spróbujmy. Ладно уж, сделаю.
Распухнет завтра, вот увидишь. Dobra, okej, zrobię to. Coś tam się stanie i tam będziesz widział. Wyszepczycie prostejszą porciu i zabierajcie zasłużone wynagrodzenie. Kojarzyłem, że była właśnie ścieżka do wejścia. No i mamy, że dokonałem swojego pierwszego grzechu. Mówi się, że przeznaczeniem czarownika i czarownicy jest to, żeby spalić swoje wewnętrzne płomienie bez szansy na coś tam. Absolution. Przetłumaczę. Wyjściowym niektórych wydarzeń w grze jest twoja decyzja. Znacznik twoich grzechów, wydaje się, że to tymienka, będzie się zmieniał w zależności od twoich decyzji. A liczba twoich grzechów wpływa na ostateczne zakończenie twojej gry. Czy tam ostateczne odpowiedzi możliwe. Mówi się, że każda osoba ma anioła na swoim prawym ramieniu i diabła na lewym. Ale to, w którą stronę się zwrócisz, czy do kogo zwrócisz swoje uszy, jest zależne tylko od ciebie. Dobra. Przeczytałaś prostą klątwę i zarobiłaś należyte pieniądze. No i zacy. Dobra, jesteśmy tu. Lecimy do wioski Kuszewa. Ma wioska na zachodzie Kolwy. Byłam tutaj kilka razy ze starym Agorem, kiedy musiał uleczyć jakieś krowy. Jest to miejsce, do którego wysłał swojego czarta z zadaniem, z misją. Вы замечаете, как возле одного из домов беспокоится крестьянская семья. Странно увидеть полное семейство на улице в такой поздний час. Из избы доносятся глухие звуки. Падают горшки, кто-то ворочает скамейки. Dobra. Wiem, co się tu będzie działo, bo też to było w prologu. Nawet spokojnie. Widzisz, czy zauważasz głośną rodzinę przed... gromadzącą się przed jednym z domów. To niespotykane, żeby spotkać całą rodzinkę na zewnątrz, na ulicy o takich godzinach. Dziwne dźwięki dochodzą z wewnątrz ich domu. Jakieś coś tam spadającego, a i ruszające się meble. Dobra, podejdziemy do nich. Ciebie od, pewnie, sam Bóg nam posłał. Dobry wieczór, Wasilisa. Sam Bóg zesłał nas... ciebie, nam, dzisiaj. W domu wszystko kuwerkom. Wrak u nas przebrał się. Tak i blaźnie twierdzica. Wszystko się przewracało, no, znaczy... Wszystko zostało wywrócone do góry nogami w naszym domu. Przeciwnik mężczyzn nawiedza nasz dom. Wszystkich перепугал. Sam diabeł jest tutaj, wszyscy się boją. Jak wrak k wam przebraca to smok w izbu? Tak prosto w dom czerciam nie zaleźć. Co делали wczera? Jak on się mógł tutaj dostać? To nie jest proste zadanie dla czarta, żeby dostał się do ludzkiego domostwa. Co robiliście wczoraj? Tak wot, czaj pili wieczoru. Matuszka won szybko czaj to lubit. Mieliśmy troszkę, piliśmy troszkę herbaty, Natalia ją bardzo lubi. Jest fanem herbaty. Potem pomaliwszy spać legli. A nocią okajanny jawił się. Potem się pomodliliśmy, poszliśmy spać. W środku nocy wszystko się zaczęło. Wieczernie czajpicie obernuło się naszestwem czertiej. Dlaczego w izbie krystian jawiła się nieczyść? Herbatka... zmieniła się na inwazję czartów. Zastanawiam się, dlaczego te diabły, demony przybyły jako pierwsze. Okej, okay, no i znów się dowiemy pewnie czegoś z naszej księgi. Okej, okay, rytualne zachowanie. Rytuały albo powiedzmy magiczne zachowania. Są
jedną część są nieoddzielne od mitologii. O. Zwykle się wierzy, że specyficzne wydarzenia są konsekwencjami innych. Na przykład mieszkaniec cierpiący na nieszczęście, po tym jak zapomniał się przeżegnać, jest uznawany za byciem niepokonanym, ukaranym za to, że nie wykonał rytuału. No i to ma rezultat. Jest to uznawane w wielu popularnych wierzeniach. Naczynia niezamknięte na noc, a ewentualnie nieprzeżegnane stają się refuge odmową. Uchodźcą, bez sensu. Czym się stają dla złych duchów? Może jakimś tam zaproszeniem. Chore dziecko lub changeling, jakieś dzwoneczki, trzeba przerzucić przez domostwo. Też, albo przez dom. Zamieszkały przez duchy, które zostały sprowadzone tutaj przez... przez zabicie koguta podczas jego czegoś tam. Po jakimś czasie the underlying reason for ritual becomes forgotten. Powód dla rytuału zostaje zapomniany, zostawiając po sobie tylko rytuał. Ok, czyli prawdopodobnie forgot to cross table. No, zostawię w sumie. Czy zakrzestili samowarta na noc? Czy wykonali znak krzyża na te samowarem, jakimś garnkiem pewnie. Och, i wierno, to musi być to. Nie zakrzestił nikt. Nie naznaczyli samowara krzesłem. Nada krzesne znamienie na posudu tworzyć nie pokryte. Musicie robić to za każdym razem, nie zapominajcie szybka o tym. Ty znatka, Wasia. Jesteś znakomitą wiedzącą, Wasia. Ty już pomagaj nam. Nie zostawiaj w biedzie. Proszę, nie pomożesz nam? Nie zostawiaj nas w ten sposób. No pomożemy. Co? Ładna, pomogę. No w porządku, pomogę ci. Nie gorzej na ulicy noczywać. Źle byłoby spać na ulicy, czyż nie? Spasibo ciebie, Wasiuszka. Weźmij won malaczka świeżego w drogę. Mleczka, dobra. Dostaliśmy mleczko na naszą podróż w zamian. Wchodzicie wnętrz izby. Wokół wszystko wierch dnom. Черти порезвились на славу. Перекрестившись, вы делаете еще несколько осторожных шагов внутрь. А więc weszliśmy do izby, czyli do tego domku. Wszystko jest w kompletnym nieporządku. Charty na pewno... Charty, czorty, zawsze czytam inaczej. Więc niech będzie czorty, spróbujmy się zawsze rzucić. Na pewno się tutaj zadomowiły. Robisz na krzyża i robisz kilka ostrożnych kroków w głąb. Spadamy ich, może. Черти раскидали посуду и домашнюю утварь. К счастью, немногочисленная медная посуда не повреждена. Больше всего пострадал красный угол. Киоты разбиты, а свечи сломаны. Dobra. Demony zrobiły tutaj bałagan. Porozrzucały narzędzia. Narzędzia. Patrz, jak na chama. Dishes, talerze i takie rzeczy. I garnki do gotowania, ale na szczęście brass utensils zostały nietknięte. Najbardziej uszkodzony wygląda... Najbardziej uszkodzony wygląda Shane. Nie jakaś kapliczka w narożniku. Figurki są uszkodzone, a świeczki połamane. Dobra, i podejdziemy do tego samowara, do pewnie do garnka. Wy przybliżacie się do перевернутому samowaru. Внезапно он начинает трястись и приходит в движение, а во тьме загораются алые глаза. Явился окаянный.
Dobra, więc podchodzimy do tego samowara. Nagle zaczyna się trzęść, ruszać. A czerwone oczy oświetlają ciemne pomieszczenie. Jest tutaj demon. Przygotujmy się do walki. Duszki z samowara. Dobra, ten będzie atakował, ten się będzie chronił. Ja na pewno się też obronię przed nim. Niech będzie raba. Oba mają po 13. No bo ten ma 2. Dobra. A Ruda też daje 2 i to jest na kluczyk, a my potrzebujemy urazi w takim razie. Koniec tury. Chciałem ewentualnie wziąć sobie ochronę z błogosławieństwem, ale dawało... Aha, ale ja mam na starcie, też zaczynam z jakimś, z jakąś ochroną, więc mogłem to użyć. Kajon obronił jego. Ten atakuje, ten znowu będzie bronił. Ale ten się nie broni. Okej, Wallburst, the page effect amplifies for one every other page. Dobra, to będzie wpływało na każdą kartę. Tu będzie do 2 obrony, wolałbym się jednak porządnie obronić. Zrobimy tak. Damy sobie z błogosławieństwem. I damy sobie igłę w takim razie chyba. Bo to musi być klucz. Damy więc igłę, ale damy na niego, żeby nie marnować ataku na samą tarczę. Bo ten ma tarczę wystarczająco. Jeszcze mu dodałem życia! Ja pierdolę. Źle zrozumiałem, powiedzmy, intencję tego zaklęcia. Zajebiste. Dobra, ten znowu atakuje za 5. To jest... Okej. Obronimy siebie. Zobaczymy Skorszczajt. W każdej turze, tak? Dobrze kojarzę. Tak czy inaczej pomija tarczę, a... A, kluczek, Ruda. Rudą zasadzimy w tego wejście. Outline of Kane, Skorszczajt na ten. Tak, w każdej turze będzie zadawało, ignorując tarczę. W tej turze zadało 3. W tej turze powinno zadać mu... W tej turze zada mu 2 obrażenia, więc nie będę się przejmował jego atakiem. Za to skupimy się teraz na nim. Urazi to... No i uda. Ten zginął, to prawie. I co? Akurat jedno zaklęcie atakujące. Pyk. Pogadamy. Możemy sobie dobrać nową scenę. Babuszka Serafimuszka. Co? Case the number of keys in the book in the next round by one. Aha, więcej kluczyków będę mógł mieć. Trójkę to każdy ten. Move positive status. Weźmiemy to. 125 expa, 5 lubli. I wydaje mi się, że coś tutaj pisze, ale nie rozumiem kompletnie nic. Старики из крестьянской семьи кланяются вам в пояс и благодарят вас и Господа Бога, который привел вас в их деревню. Аксинья обнимает вас и уверяет в том, что впредь все сосуды в избе будут закрещены. Dobra, starsi rodziny kłaniają się nam, dziękując za pomoc. Dziękuję też Bogu za sprowadzenie nas tutaj. Dziewczyna Aksinia zapewnia nas, że od teraz każdy słoik w domu będzie naznaczany krzyżem. I wydaje mi się, że w tym miejscu zakończymy. Troszeczkę kilka minut wyszło dłużej niż chciałem. Chyba, że zamiast ten... Też fajnie byłoby czytać na bieżąco. Nie, to kiedy indziej. Na ten odcinek to będzie wszystko. Mam nadzieję, że się spodobał, mimo że była masa gadania i tylko tyle walki. Dużo jest, na początku na pewno jest dużo gadania, dużo nauczenia się.
Będę musiał zapoznać się z tymi księgami, ze zwojami, powiedzmy, o czym one tam piszą, żeby po prostu wiedzieć, jak sobie radzić z tymi demonami, z diabłami, co się stało, dlaczego jak na kimś ciąży klątwa, a na kimś nie ciąży ta klątwa itd., itd. Ale później chyba jest coraz lepiej, chociaż też będzie troszeczkę gadania, na pewno jeszcze w młynie. No i na młynie się akurat prolog kończył, więc po młynie nie jestem pewien, nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie. Ale wydaje mi się, że będzie dobrze, bo gra zapowiada się naprawdę przyjemnie i ciekawie. No, także tym miłym akcentem będziemy kończyć odcineczek. Dzięki za oglądanie, miłego dzionka, no i na razie.